gra mi się wyłączyła. Słuchajcie, ogólnie to... Czekajcie, nagrywa się? Muszę sprawdzić. Nagrywa się. Dobra. Moi drodzy. Ja, słuchajcie, wyszłem z więzienia. No i jestem na statku jakimś pirackim, nie wiem. W rzeczywistości jestem na statku. Ale dobra. Co my tu mamy? Stachu trzyma broń w ręce. Z więzienia ten Stachu. Pamiętacie go? Czekajcie, bo mój telefon dzwoni. Muszę mój telefon wyciszyć. Dobra, już. Wyciszony. No a teraz zaczynamy bójkę. Albo nie, rozejrzę się. Nie, nie mogę nie... nie mogę wpaść do wody, bo inaczej już będzie po mnie. Zobaczmy, co jest tam na górze. Ile osób tu biega, co jest? O kurde. Ktoś tam biega. Ło, biją się. Skurczybiki. O, hej, jest. Dobra. No, bierz tą butlę. Żyjesz? Nie, nie żyję już, bo mi mignęło. Dobra, tutaj widzę, że możemy przejść przez to na luzie. Tu mamy coś w ogóle, jakieś beczki. No nie, wywracają się. O, wszedłem tutaj w ogóle, weszłem tu. No, gościu. Idź stąd. Nie, nie bij Stacha, mojego przepięknego przyjaciela. Haha. Co jest tam na górze? O! O kurde, kapitan Majtek się tu znalazł. Dzień dobry, ja przeszkodziłem tylko z panem pogadać. Co? O, widzę, że pan jest bardzo zły, bardzo wściekły. To może pana rzucę butelką? Możemy się tak, panie, umówić, że biorę berserk? Proszę. Jaka ta maczyta jest dobra? No, i tego typa. O, jak mu łeb rozwaliło. Słuchajcie, ja biorę tą maczetę. Nie mogę jej podnieść. Czemu nie mogę podnieść tej maczety? Niech ta moc mi się już skończy. O, ja mogę bronić. Zobaczcie. Bronię ataki. Mogę bronić. Gdzie ta maczeta? Tutaj. O, mogę ją podnieść. W końcu. Wreszcie. Ona jest tak, moi drodzy. Słuchajcie, dobra. Idę tam na dach. Flaga Polski. Polska, biała, czerwona, dobra. Zobaczcie, jak to mi przypomina flagę Polski, to taką podłużną. Jeszcze lepiej. Zobaczcie, jakie to jest dobre, a nie jakaś tam kufa. No wpadnij do tej wody, nie chcę tam rekin zje, pożre. Ja nie chcę bardzo wpaść do tej wody. Jeszcze tam na plaży nie byliśmy. To jest jakaś plaża. Dobra. No znowu mi coś przychodzi tam. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Dobra. Siemka. Oni się w ogniu smażą na patelni. Dzień dobry. A czy ja się nie podpalę? Chyba nie, ale wolę nie ryzykować. Ty, gościu ma nożyk. Ja nie mogę. No, kopnij. O kurde, jaki on się zezłościł. No ktoś mnie uderzył. O kurde. Kolejny pan z mieczem. Ta mapa jest chyba, wiecie, tak, najtrudniejsza ze wszystkich map. Bo oni mają miecza, w innych map tego nie ma. O, ja kuszą w niego strzelam. Tylko będzie ciężko. O, trafiłem w nogę, trafiłem. O kurcze, oni się chyba zezłościli, a moja kusza pękła na kawałki. Ja, moi drodzy, znam na tej mapie pewny sekret. Nie wiem, czy on mnie nie dogonał. Skaczecie sobie po tych skałach, no i tam jest na górze sekret. Tam jest jakaś broń. Ja wam to zaraz udowodnię. A nie, tu chyba... Tu nie ma żadnej broni, oszukali mnie. Słuchajcie, to mnie oszuka... Lub? O! Zobaczcie, gdzie ja jestem. Ty. Ja chyba... Ej, tu już jest... Tu już jest niewidzialna ściana. O! Co to jest?
O kurde. Wejdźmy. Ale czekajcie. Co to jest za szwadel? Co to jest za łopata? Jak ona mocno bije. O, na dwa hity. Nasz kochany kapitanik zmarł. Jeszcze tam są jacyś ludzie. To lepiej tam, słuchajcie, już pójdę. Ale jaką łopatę już znalazłem. A przy okazji sekret wam zdradzę. No, na tym odcinku. Czyli właśnie poradnik, jak znaleźć taką dobrą łopatę w Pine the Town Red. On, wiem, że nie został zabity, ale dobra. Ja idę na... tam. A mogę strzelać z armat? Czekajcie, bo ja nie widzę nawet żadnej armaty. Ale dobra. Szybko, 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 zanim ktoś mnie zabije. O, 9 osób zostało, pisze mi. Pisze mi. Tylko na kim teraz mam wypróbować tę łopatę teraz, ciekawe. Tu ktoś pewno jest. Na pewno tu są ludzie. Na pewno, tylko nie wiem w którym pokoju. Dobra, to idę tam na górę, idę na górę. Co? Gdzie są ludzie? 8 zostało. Ludzie się tam biją. Gdzie są ludzie? Ej, nie mogę wejść na dach i poobserwować ludzi stamtąd. Tam są jacyś ludzie na drabinie. Ja wolę tam nie ryzykować, ale dobra. Muszę, to muszę. Ja nie mogę, to jest, to nie jest łopata, to jest jakaś do kajaku ten, jak to się kije nazywało, do kajaku płynięcie. 7 osób zostało, no chodź tu. Ja, czemu mi się łopata popsuła, ja nie rzuciłem. No. O ja, jak teraz on mnie pobije. Przepraszam, ale widzowie, muszę użyć tej mocy. O, rozwaliło mu cały łeb. 5 osób zostało. Gość mnie poprowadzi. To jest chyba ten, Stachu. Stachu. Miło cię poznać, Stachu. W sumie bez kapelusza jesteś. To nazwę cię Krzysztofem. Dobra, gdzie ty leżysz? Gdzie są ludzie? Na pewno w pomieszczeniu, na pewno. No, co? Aha, on bierze jakąś broń. 4 osoby mi zostały i jako jedyny Krzysztof żyje. Tam chyba już nikogo nie ma. Ja się wolę ukrywać bardziej na łódce. O, a nie, jeszcze jest ten, Stachu. Dobra, nazwijmy tego Stachem. No nie, 2 kontra 2. O, ja uciekam, ja uciekam. Ja sprawdzę jeszcze, co te inne moce robią. Aha, ta, że wszyscy wylatują. O nie, przepraszam, przyjacielu. A ta? Aha, że mogę pioruny im dawać, zobaczcie. No i teraz piorun go porazi. Jaki on dobry jest. Dobra, narka. No i teraz to rozumiem. Proszę bardzo. Co? Jak on jeszcze żyje? No. Dobra. A gdzie jest koniec? Ja zgaduję, że na jakimś statku. No tak, jasne. Do ilu to tam dosięga? Do nieskończoności. Kinder Bueno. To mi się kojarzy z Kinder Buenem. Aha, no i... no i już. No, wspinaj się po tym. No i już, wygraliśmy. Słuchajcie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę do góry. Bo została nam tylko jedna mapa. No i co? No i pa.